Polski adwokat 29-letniej Polki mieszkającej w Niemczech stara się o powołanie polskiego biegłego w sprawie odebrania polskiej matce dwudniowego noworodka. Policjanci wtargnęli do porodówki w Hesji i siłą zabrali dziecko matce, która według nich nie byłaby w stanie uchronić dziecka przed agresją. Polka przeżyła bardzo tragiczne chwile w Niemczech. Była żoną Niemca, który znęcał się nad nią i nad trójką ich małoletnich dzieci. Kiedy trzylatkowi złamał szczękę, trafił do więzienia, a Polce zabrano całą trójkę i oddano ją rodzinie niemieckiej. Kiedy kobieta ułożyła sobie życie ponownie, tym razem z Polakiem, Urząd do Spraw Młodzieży stwierdził, że nie będzie ona w stanie obronić kolejnego dziecka przed ewentualną agresją. Trzeba dodać, że jej były mąż odsiedział już karę i założył nową rodzinę, ale Jugendamt nie zainteresował się, czy nie bije swoich nowych dzieci. Teraz polski adwokat będzie starał się udowodnić, że nowy partner kobiety nie jest agresorem i nie jest chory psychicznie, jak próbują mu to zarzucać niemieccy biegli.